mam taką myśl, że wielu z was notorycznie przeprasza Boga za grzechy. I ja bym chciała, żebyś już przestał to robić. Amen. Wczoraj mi się przypomniała taka historia. Wiecie, ja uczyłam się na fryzjera. I naprawdę ja jestem utalentowana. Na pierwszym roku moja szefowa stworzyła mi stanowisko pracy. W zasadzie to było niemożliwe, ponieważ na trzecim roku przewidywana była ta forma, że można sobie stanąć w ogóle i strzyc. Natomiast ja nie wiedziałam jeszcze o pewnych rzeczach, o pewnych mykach związanych z nożyczkami. Natomiast kiedy wzięłam nożyczki do mojej ręki, okazało się, że zanim wiedziałam, moje ręce wykonywały pewnego rodzaju gesty. I ona do mnie mówiła, wiesz, to jest dar. Amen. Mówi, to jest twój talent. Wcześniej wiedziałam, że mój pradziadek był fryzjerem i goli brodą. Ale co innego chcę wam powiedzieć. Jak miałam te praktyki, to zwinęłam kiedyś farbę. Po prostu ją ukradłam. Może nawet nie jedną. Moja szefowa była mistrzem w robieniu farb, więc po prostu robiła świetne farby. Mama jeszcze Artura żyła, więc robiłam jej świetny, rudy kolor. Kiedy się narodziłam na nowo i oddałam swoje serce Chrystusowi i kiedy przepraszałam Boga za różnego rodzaju moje haniebne czyny, postanowiłam, że zadzwonię do pani Jadzi i przyznam się jej, że jej chapnęłam farbę. Posłuchajcie, ona się tak zaczęła śmiać. Mówi do mnie, Agata, nie mam ci tego za złe. Amen. Ale jedno będę ci miała za złe. Jeśli zagrzebiesz swój talent. Amen. Kiedy rozmyślałam sobie o tej historii, to chcę ci powiedzieć coś takiego. Jeśli nie rozpoznałeś jeszcze swojego powołania, to potraktuj to, że jesteś oszukany przez diabła i tkwisz cały czas w takim miejscu przepraszania Boga za swoje grzechy. Nie rób już tego. Słowo Boże mówi, że nadmierne wycieranie nosa powoduje co? Krwotok. Amen. Nie chciej być świętszy jak sam Bóg. Bóg ci przebaczył to, co zrobiłeś, to, co zrobisz. To jest już przebaczone. Zacznij służyć i usługiwać tym darem łaski, który masz. Amen. A jeśli nie rozpoznajesz jeszcze tego w swoim życiu, to zacznij robić to, co robią zwykli wierzący. A tym, którzy uwierzyli w imię Jego, towarzyszyć będą takie znaki. Na chorych kłaść ręce będą. Będą głosić Ewangelię. I moje takie pytanie jest do ciebie. Czy przyprowadziłeś w tym tygodniu kogoś do Jezusa? Czy ogłosiłeś komuś w tym tygodniu Ewangelię? Czy uzdrowiłeś kogoś w tym tygodniu? Czy wskrzesiłeś kogoś w tym tygodniu? Czy uczyniłeś coś dobrego w tym tygodniu? Czy dałeś pieniądze w tym tygodniu na Boży Kościół? Czy spędziłeś i zarwałeś noc, żeby się o kogoś pomodlić? Czy spędziłeś tylko czas biadując nad sobą i zastanawiając się, jak trudne życie masz, przepraszając cały czas Boga za grzech? Nadmierne wycieranie nosa powoduje krwotok. Krew jest symbolem życia. Uchodzi z ciebie życie. Dokładnie. Wiesz z jakiego powodu? Z jednego powodu. Bo nie służysz. Wyzwoleni z grzechu, przeznaczeni, aby służyć. Amen. Amen.